Na kanale zdarza nam się robić różne testy jedzenia i wtedy zazwyczaj bierzemy pod uwagę jedną grupę produktów, takich jak na przykład chipsy, napoje energetyczne czy też zupki chińskie. Jednak dziś będzie o wiele ciekawiej, a w dodatku trochę tajemniczo, bo jak widzicie, na moim stole leżą dwa mystery boxy. Pierwszy z nich pochodzi z Ameryki, a drugi z Japonii, a w zasadzie z całej Azji. Podobnie jak wy, nie mam pojęcia, co czeka na nas w środku, bo wcześniej ich nie otwierałem. W sumie nigdy takich nie otwierałem. Jednak już teraz mogę zdradzić wam, że każdy z nich kosztował mnie po 100 zł, więc zobaczymy, czy przedmioty, które się tam znajdują, są tańsze. Może od takiej wartości, a może nawet droższe. Jeżeli takie odcinki wam się spodobają, dajcie znać w komentarzach, to wtedy kupimy jakieś inne mystery boxy, a jeżeli ten przypadnie wam do gustu, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o tym, by zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, dokładnie tak jak widzicie na moim palcu. Dzięki temu będziecie na bieżąco z kolejnymi odcinkami i pomożecie dobić mi milion, bo w tej chwili brakuje nam około 47 tysięcy, więc jest duża szansa, że do wakacji się uda. Po gry w najlepszych cenach zapraszam do linku w opisie na G2A.com. A teraz otwieramy, zaczynamy, lecimy! Zasady są proste. Bez podglądania będę wyciągał po jednej rzeczy z każdego z pudełek. Następnie otworzymy ją sobie, poddamy testowi smaku i przyznam ocenę od 1 do 10. Te oceny będą sumowały się tutaj w kółeczkach. A co jak w którymś będzie więcej rzeczy? Wtedy, żeby było uczciwie, na końcu wyciągniemy sobie średnią. Będą zliczane też oczywiście ceny produktów, które sprawdzimy zaraz po ich przetestowaniu. No więc zobaczmy, jak wyglądają nasze pudełka w środku. To z Ameryki wygląda właśnie tak i jak sami widzicie, niewiele da się podglądnąć. A to z Azji wygląda właśnie tak. I tutaj też nie za wiele da się podejrzeć. No to lecimy. Przedmiot numer jeden, coś z pudełka z Ameryki. Już wcześniej widziałem, że jest tam puszka, a jest to puszka z kolą o jakimś dziwnym smaku. Wanila, czyli waniliowa kola. Okej, to tutaj też spróbuję wymacać jakąś puszkę. Jest puszka. I tutaj mamy... Nie mam pojęcia, co to jest. So Yengwa Sweet Cinnamon Punch, czyli coś cynamonowego, ale to wygląda jakby to zupa była. Dobra, zacznijmy od koli. Oj, oj, lubię wanilię, ale waniliowa kola jakoś mi nie pasuje. 3 na 10. Okej, to teraz to z Japonii. Jak to jest zupa w puszce? Pachnie mocno cynamonowo, jak takie cynamonowe gumy. O Jezu! No, powiem wam, że niezła konkurencja. Czuję się, jakbym pił te cynamonowe gumy do rzucia. No nie, 1 na 10, to jest ohydne, sorry. To jeszcze sprawdźmy sobie ceny. Swoją drogą, jeżeli ktoś z was szuka śmiesznego case'u na telefon, popholdera albo śmiesznej koszulki, to zapraszam na nasz sklep, który znajdziecie pod adresem śmiesneciuszki.pl. Tam dostaniecie takie rzeczy, maski, kubki i inne. A jeżeli chodzi o cenę tej koli, to jest to 5,99. Natomiast to cynamonowe coś kosztuje 3,99. Nurkujemy znowu. Tutaj wezmę to. To są chyba jakieś cukierki. A tutaj wezmę... to. Ha, poki! To znam, ale o jakimś dziwnym smaku. Poki o smaku mango. Zacznijmy od cukierasów. Tutaj od góry się je otwiera. Aha, i są dwie komory. Czerwona i żółta. Tylko jak to się... żebym tego nie zepsuł, kurka wodna. A nie, bo tutaj. Aha, jest. Tak się to otwiera tutaj. I tak tutaj. Po wysypaniu tak sobie te cukierki wyglądają. Okej, zacznijmy od czerwonych. No nie, żółte poszły. No dobra, to od żółtych. Ojejku, jakie to kwaśne. Ej, wykręca strasznie, ale dobre. A czerwone? Czerwone są słodkie. Te żółte są kwaśne, te są słodkie. Fajne połączenie. A dwa naraz? Sprawdźmy. To jest kwaśne i słodkie jednocześnie, ale super. To jest naprawdę spoko. Moja ocena to takie solidne 7 na 10. Czas na poki, które osobiście znam doskonale jako wieloletni fan chińskich bajek, ale te są o smaku mango i takich jeszcze nie jadłem. Dla tych, którzy nie wiedzą, poki wyglądają jak paluszki, ale tak naprawdę są to ciasteczka owinięte czekoladą w różnych smakach. Tutaj mamy właśnie tą warstwę taką z ciasteczkiem, a tutaj czekoladę. Po przełamaniu wygląda to tak, a jak smakuje? Te mango nie najlepsze. Super są o smaku Oreo, ale te mango... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No dobre, ale nie najlepsze. Takie 5 na 10. Obiecałem, że jak będą poki, to wędrują do Przema. Proszę, Przemo. Spróbuj, jak ci smakują. Czekoladowe lepsze, takie klasyczne, nie? A jeśli chodzi o ceny, to poki, które trafiły do Przema, kosztowały 7,99, natomiast nercy kosztują 3,99. Normalnie 6, ale ten smak akurat jest na promocji. Item numer 3. O, mam coś. Tutaj mamy Twixa o jakimś smaku. O, to jest Twix o smaku podobnym do Oreo, zakładam. Mamy tutaj cookies and cream, a stąd... Kurde, ten papier, za dużo papieru. Mamy coś takiego. Próbowałem wymacać coś batonopodobnego. Tu jest napisane... Przemo, przeczytaj. Nie.
Dobra, to sami sobie przeczytajcie, tutaj jest napisane to i nie mam pojęcia, co to jest, ale tu w środku jest kilka elementów. Dobra, zacznijmy od Twixa, bo jego jestem ciekaw. Jeżeli to jest połączenie Twixa i Oreo, to może być 10 na 10. Uwaga, przełammy go sobie. Tak wygląda w środku, a smakuje? Ej, to jest mega! Spróbuj sobie drugiego. Dziękuję. To jest zdecydowanie 9 na 10. Co myślisz? Bardzo smaczne. Dobre, nie? To teraz zobaczmy to, co przyszło z Azji. I tutaj mamy jakieś kuleczki. One wyglądają jak ciasto. To jest twarde? Nie. To jest miękkie, okej. A w środku czeka na nas jakieś nadzienie. No dobra. Kwaśne. To jest jak guma szok. Ojejku. Mega kwaśne, ale wykręca straszliwie. To jest bardzo podobne do gumy szok. Na zewnątrz jest guma, a w środku słodkie nadzienie i ta guma jest mega, mega kwaśna. Powiem wam, że dałbym takie solidne 7 na 10 za to, że tak mocno wykrzywia. A jeśli chodzi o wartość Twix, 7,99 i Corisonamanmakola, bo tak to się nazywa, 3,99. Kolejne przedmioty... To i to. O, to jest klasyczne z Ameryki. Jak byłem w Ameryce, to jadłem. Tam w środku jest masło orzechowe, a to... O nie. Tu jest narysowana ryba. Jadłem kiedyś takie rybne przekąski, one nie były dobre. Zacznijmy może od znanych rysów, no bo to jest taki klasyczek amerykański, można by rzec. Tak to wygląda w środku. Tak po przełamaniu, jak widzicie, jest w środku masło orzechowe. I jest pyszne. Gdybym miał to porównać smakiem do jakiegoś polskiego produktu, to byłby to Snickers. Nie pytajcie dlaczego, po prostu smakuje trochę podobnie do Snickersa. A moja ocena to solidne 8 na 10. No dobra, tego się trochę boję, ale muszę. O nie! To śmierdzi jak w wędzarni. Takie kombo smaku, słodkie z rybą, pyszności. Wyobraźcie sobie żelki o smaku ryby z dodatkiem karmy dla rybek. No to co jest to? 1 na 10. Nie smakuje mi totalnie. Ale zdrowy jest, bo to z morza, jest grilled not fried, jeszcze protein ma dużo. Jak ktoś z was chce, to częstujcie się, proszę. Te pyszności są warte 5,99, a te pyszności są warte 7,99. Następne rzeczy to i to. O, skitelcy. Tylko jakieś takie żółte, inne. A to jest coś do picia? Nie wiem, czy to jest brzoskwinia, czy co to jest za owoc? Chyba brzoskwinia. Te skitelsy nazywają się Brightside i z tego co wiem, to jest taki kanał na YouTubie. Nie mam pojęcia, czy to jest powiązane, ale zobaczmy, czy smakują inaczej niż te polskie. Okej, takie mają kolorki, a jeżeli chodzi o smak? Nie są aż tak słodkie. Są bardziej takie świeże. Smakują coś jak arbuz, melon. Taki dobry smak na lato. Są smaki. Zielony to jest arbuz, niebieski to jest paradise, żółte kiwi banana, pomarańczowe tangerine, nie mam pojęcia co to jest, i różowe to jest lemoniada, czyli trafiłem, odświeżające letnie smaki. Teraz to brzoskwiniowe coś, o, 32 kalorie ma tylko, a smakuje... gęste strasznie, takie mięsiste. To smakuje jak przecier z brzoskwini. Słodkie, dobre, lekkie. Podobnie jak to, fajny smak na lato. Chyba zostałem fanem, 8 na 10. Nie wiem, czy mówiłem, więc skitelcy 7 na 10 jak coś. LOL, to kosztuje dychę. Całkiem drogie jak na taki mały pojemniczek. A skitelcy? 7,99. A skitelcy 7,99. Kolejne itemy. Coś winogronowego, prosto z Japonii. A tutaj kawałki precla o smaku miodu, musztardy i cebuli. To może być ciekawe. Tak to wygląda po wysypaniu. Trochę jak pokruszone bakerolsy. A jeżeli chodzi o smak... To jest mega! Jak to jeszcze? To jest najlepsza rzecz, jaką dzisiaj jadłem. 10 na 10. To teraz japońskie winogronka. I co to jest w środku? Teraz się okaże, że to rodzynki. A to są żelki! Lol, patrzcie, to są żelki o smaku winogrona. Okej? Okay? Też bardzo dobre. Pyszne wręcz, powiedziałbym. Nie jestem dużym panem żelek, ale ten smak idealnie do nich pasuje. 7 na 10. Ale do tego jak na razie nic nie ma podjazdu. Przepyszne, jak do tej pory najlepsze Snydersy kosztowały 5,99, najlepiej wydane 6 zł w życiu, a te winogronowe? 3,99. 3,99 to kosztowało. Jak to wejdzie do Polski, to ja chcę zostać ambasadorem. Jak ktoś z moich znajomych chce mi zrobić prezent na urodziny w lipcu, to kupcie mi kilo Snydersów, a kolejne itemy to różowe coś, co wygląda jak fasolki wszystkich smaków, więc to będzie coś takiego żelkowatego, chyba o smaku sernika. I tutaj ginger candy i tego się trochę boję, bo z doświadczenia wiem, że imbirowe słodycze bywają różne. Dobra, zaczynamy od tych Jelly Belly. Chyba gdzieś tą nazwę słyszałem w Ameryce. O smaku truskawkowego sernika. Pachną dziwnie. A smakują... Też dziwnie. Nie. Nie. Bardzo nie. 2 na 10. Jeszcze posmak taki nieprzyjemny. Ciężko, żeby coś wypadło gorzej na ich tle, ale dajmy imbirowi szansę. W środku to jest pakowane w takie pojedyncze cukierki. Ich konsystencja i kolor też nie są zbyt zachęcające, bo są takie żelkowate. No dobra.
Majku, to smakuje jak lekarstwo i lepi się do zębów. I jest ostry jak imbir. 1/10. Muszę to wypluć. To nawet wypluć ciężko, bo się do zębów przykleja. Ta tortura kosztowała 6,99, a ta tortura kosztowała 9,99. Jak na razie azjatycki boks dostaje mocno karton na punkty, a kolejne przedmioty to jest batonik, a to nie mam pojęcia. Zacznijmy od batonika. A to jest taki jakiś zdrowy batonik z całymi migdałami podobno. Tak wygląda. Powiedziałbym, że bardzo ładnie. Faktycznie są całe migdały, a jeżeli chodzi o smak... Dobra biała czekolada. Te migdały w środku też dobry pomysł. Tak jakbyście jedli białą czekoladę z orzeszkami w kształcie batonika. Dobre. Pomarańczowe. 7/10. Ale co to jest, to kompletnie nie mam pojęcia, więc otwórzmy. A jest napisane z tyłu Melon Gummy Candy. Czyli melonowe żelki. Ej, ale one są mokre strasznie. Nie wiem, czy to widać, ale mam normalnie od nich palce umoczone. Przepyszne. Musisz spróbować, Przemo, serio. Te japońskie żelki są niesamowite. Skąd wiesz, że japońskie? No nie wiem, tak zakładam. Nie są strasznie dobre. Serio, mokre. Pyszne są, stary. Smaczne. Są ohydne, co ty gadasz? Są niedobre. No. Serio, ci to smakuje? No. Dobrze, Przemo, ja ci je zapakuję na wynos. Ja tutaj pod puchem montuję, mówię, niedobre, niesmaczne. Nie, są niedobre, takie mam dziwny, cierpki smak. To ile? Właśnie nie wiem. 3/10, ale tylko dlatego, że Przemowi smakowały. No, ale to nic nowego, że ja i Przemo mamy kompletnie inne gusta. To kosztuje 7,99, a to, nie wiem jakim sposobem, 10,99. Ani to duże, ani to dobre. W obu boksach zostało jeszcze strasznie dużo rzeczy, więc przyspieszmy tempo. Cynamonowe gumy kontra kremowe ciasteczka. Pakowane są tak. Ocena... jadłem podobne w Polsce. 6/10. A ciacho z Azji? Fajnie wygląda, puszyste. Tak w środku? A smak? Faktycznie kremowe. Jakby maślane takie. Dobre, siódemeczka. 7,99, 3,99. Teraz to i to. Czyli czekoladowy baton z masłem orzechowym. Chrupiące, dobre, jak risy, bardzo dobre. 9/10. A to jest matcha latte instant, czyli to trzeba chyba zrobić z wodą. A few moments later. Wsypujemy do wrzątku. Gęste to będzie. Mieszamy i powstaje nam zielona, nieprzejrzysta, powiedziałbym, że nawet trochę mleczna mikstura, która pachnie jak zielona herbata. No w końcu to jest zielona herbata. Muszę podmuchać. I spróbujmy. Ej, ciekawe, bo jednocześnie jest... trochę słodkie, ale z drugiej strony ma ten cierpki posmak zielonej herbaty. To jest nawet dobre. Ale raczej dla koneserów. Dałbym takie 5/10. Cena 4,99 i jak na razie najtaniej 2,99. Dwa przedmioty o podobnym kształcie, czyli to i to. Airheads Green Apple, czyli chyba ciągutka o smaku zielonego jabłuszka. Wygląda trochę jak nasza frutella. Konsystencja podobna. Mocny smak zielonego jabłka. 4/10. Nie lubię zielonego jabłka. A tutaj coś podobnego o smaku winogrona. I tutaj mamy drażetki podobne do mamby. Tak wyglądają. A smakują. Fajniejsza konsystencja i lepszy smak niż to. Lepsze. 6/10. To złoty 99. To 2,99. Tym razem białe M&M'sy kontra Gabunomi, cokolwiek to jest. A twarde żelki o smaku japońskiej lemoniady. Te M&M'sy są z białą czekoladą. W sumie nie wiem, czy takie są w Polsce, ale chyba widziałem coś podobnego. Rozgryźmy sobie jednego. Faktycznie w środku jest biała czekolada. Ale smakują prawie tak jak zwykłe M&M'sy, czyli... 6/10. Dobre, ale nic niezwykłego. A japońskie żelki? Wyglądają właśnie tak. To w ogóle nie wygląda jak żelki, hej. O Jezu, jakie kwaśne! Najkwaśniejsza rzecz dzisiaj. Naprawdę są twarde i kwaśne i ciężko się dogryzie. Więc tylko i wyłącznie za to, że były mega kwaśne i przez to ciekawe. 5/10. M&M'sy na przecenie 5,99, a japońskie żelki 7,99. Teraz znowu M&M'sy kontra... To wygląda jak glony od sushi. Ej, ale o smaku wasabi, to może być ciekawe. To są M&M'sy bez orzeszków o nowej recepturze. Tutaj wygląda, jakby była taka płynna czekolada w środku. W ogóle Amerykanie mają jakieś bardziej papierowe opakowania na te M&M'sy. Rozgryźmy go sobie. No i faktycznie ta czekolada wygląda, jakby była bardziej płynna, a smak? Na pewno są bardziej miękkie niż te takie zwykłe M&M'sy. No ale smak tak samo, przeciętnie dobry, 6/10. Dobra, tego jestem ciekaw. Tutaj z tyłu jest napisane, że one są suszone i prażone. Ładne, zielone, cieniutkie. Spróbujmy. Smakuje jak morze, jakbyś wyciągnął wasabi z oceanu. Poza tym, że jest pikantne i fajnie smakuje wasabi, to ten morski smak...
tak jak ta ryba wcześniej. 3 na 10 bo wasabi, tak to by była jedynka. MMMsy 7,99, a glony 2,99, ale należy tu jeszcze dodać jedną rzecz. Można ich używać do sushi albo do ramen i w ramen to mogłoby być naprawdę dobre. Ostatni przedmiot z amerykańskiego pudełka to Pop-Tarts wiśniowe i to jest chyba dość znane w Ameryce. I z japońskiego prawie ostatni to mochi, które również jest bardzo znane w Japonii, albo ogólnie w całej Azji. Zacznijmy od poptarców. Powiem wam, że jak byłem w USA, to nie miałem okazji tego jeść. I mamy tutaj dwa długie ciacha, które wyglądają właśnie tak. Są posypane takim jakby czerwonym cukrem, a w środku jest jeszcze nadzienie, lol. Dobra, próbujemy. Ciekawy smak. Taki nieprzesadnie słodki, pewnie ze względu na ciasto. Traktowałbym to jako taką dobrą przegryzkę do soczku podczas szkolnego lunchu. Dziwne, ale nie najgorsze. 7 na 10 i to solidne. No to teraz japońskie mochi. Dla tych, którzy nie wiedzą, mochi to są ciastka robione z ryżu albo z mąki ryżowej. W konsystencji powinny przypominać trochę nasze kluski śląskie. Tylko, że takie bardziej na słodko. A wyglądają właśnie tak. Nawet ładnie zapakowane, to na pewno na plus. Którego koloru by tu spróbować? Mamy trzy smaki: marakuja, pomelo i śliwka azjatycka. Zacznijmy od tego. Lol, ale to jest mięciutkie, ale miłe w dotyku. Tym się można bawić zamiast jeść, ale zjedzmy. W środku jest nadzienie. Patrzcie na to, ale satysfakcjonujące. To jest marakuja. Całkiem okej, bałem się, że się będzie przylepiać do zębów, tak jak to wcześniej imbirowe, ale rozpływa się w ustach. Teraz to zielone. To chyba będzie pomelo. Nie za dobre, to zielone nie. A żółte? A żółte to chyba śliwka. Też taka średnio. To jest bardzo słodkie, bardzo mięciutkie, ale jeżeli chodzi o dobór smaku, to pasowała mi tu marakuja. Tylko te dwa pozostałe tak. Więc dałbym 5 na 10, ale tylko za marakuję i tylko dlatego, że jest to po prostu ciekawe w konsystencji. Poptarcy kosztowały 7,99, a klasyczne azjatyckie mochi kosztowało aż 13,99. W azjatyckim boksie mamy jeszcze dwa drobiazgi, a są to KitKaty. Zgaduję, że o smaku zielonej herbaty, bo zielone. To jest dość popularne w całej Azji, więc sprawdźmy pierwszego. Wezmę sobie pół. O, jakie fajne małe, patrzcie na to, miniaturowy KitKat. I spróbujmy. Trochę jak ta herbata wcześniej. Całkiem niezły, ale smak zielonej herbaty naprawdę trzeba lubić. A raczej tej zielono-herbatowej czekolady. Ja osobiście tak zjem, ale nie jestem wielkim fanem, więc moja ocenka to 5 na 10, a ten drugi? No, wizualnie prawie że taki sam. Wygląda tak, a smakuje? To nie jest jakiś bardziej orzeźwiający, z jakimś owocem, chyba tym tutaj. To może jest cytryna, ale dużo gorszy. 3 na 10. Pierwszy kosztował 3,49, a drugi 3,99. Przechodząc do podsumowania, amerykański Mystery Box, w którym znajdowało się 14 różnych produktów, uzyskał łącznie 91 punktów, co daje nam średnią ocenę 6,5. Japoński Mystery Box, w którym było 16 produktów, uzyskał łącznie 72 punkty, co daje nam średnią 4,5. Jestem zafascynowany japońską kulturą całym serduszkiem, ale Amerykanie chyba się lepiej znają na słodyczach. Jeżeli chodzi o wartość, to tutaj wyszło nam łącznie 92 zł i 86 groszy, a tutaj 98 zł i 34 grosze. Czyli azjatycki boks jednak to parę złotych droższy. Oba trochę poniżej 100, ale nie czuję się oszukany, bo oba były ładnie zapakowane, doszły w całości, a słodycze były różnorodne, więc idealnie nadałyby się na prezent i na przykład na kolejny odcinek na YouTubie. Jeżeli chcecie być z nimi na bieżąco, to zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale. Jak ten wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie, czy chcecie jeszcze jakieś Mystery Boxy. Zapraszam na poprzednie i jeszcze raz subujcie, bo lecimy po milion. To wszystko na dziś, trzymajcie się ciepło, cześć! Ten azjatycki to był taki bardziej dla koneserów, ale kupiłbym drugi raz.